Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Dzisiaj pogawędka z parkingu o smutku, bo właśnie takim słowem się dzisiaj modlę, jak smutek. Pan Jezus mówi dzisiaj, różne są oczywiście rodzaje smutku, ale myślę, że mówi o tym duchowym, o którym też mówił święty Ignacy. Kiedyś to było dla mnie ogromnym odkryciem, gdy właśnie w nauczaniu o różnych rodzajach duchów święty Ignacy w swoich ćwiczeniach mówił o tym, że są dwa rodzaje smutku duchowego. Jeden wprowadza zły duch, a drugi Duch Święty. Kiedy rozróżnić, który smutek jest od Ducha Świętego, a który od złego ducha? Otóż kiedy jesteśmy w łasce uświęcającej, albo tuż po spowiedzi odzyskaliśmy tę łaskę uświęcającą, to może pojawić się smutek, którego autorem jest właśnie zły duch. A jeżeli jesteśmy w grzechu ciężkim i czujemy wewnętrzny smutek, szczególnie taki, który przynagla nas do tego, aby wrócić do Pana Boga, to właśnie Duch Święty działa na nasze serce. Dlatego słuchajcie, dość prostym rozróżnieniem święty Ignacy pokazuje, że czasami dobrze się jest zasmucić. Czasami dobrze jest się zasmucić, kiedy popełnimy grzech ciężki, by zmotywowało nas to otworzyć się na ten smutek, by zmotywowało nas to do pójścia do konfesjonału. Ale nie wolno nam się poddać smutkowi, który towarzyszy nam na przykład po spowiedzi, kiedy odzyskujemy łaskę uświęcającą, czy mamy wrażenie, że Pan Bóg jest gdzieś od nas daleko, nie widzi naszych trosk, problemów, bo to nieprawda. Pan Jezus dziś o tym bardzo mocno mówi i nie możemy poddać się temu smutkowi w łasce uświęcającej, którym właśnie chce zły duch nam odebrać ten pokój serca. Nie zapomnę sobie nigdy w życiu mojego nieodżałowanego świętej pamięci proboszcza z rodziny parafii księdza Józefa Kiełbasy, którego spowiadałem się w czasie ferii, wakacji, kiedy byłem w domu rodzinnym. Zawsze po spowiedzi mówił mi tak, tylko pamiętaj, nie daj się smutkowi. Zawsze przed tym mnie przestrzegał. Nie daj się smutkowi. I ja Wam życzę dzisiaj, abyście się nigdy nie poddawali smutkowi, chyba że z jednym wyjątkiem. Jeśli ten smutek przychodzi od Ducha Świętego, by przynaglić nas do rozprawienia się z grzechem i pójściem do konfesjonału. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A jeśli chcecie wiedzieć, co mój braciszek młodszy, 12 lat młodszy, a święceniami 13 lat młodszy, który świeżo został niedawno księdzem, mówi o dzisiejszej Ewangelii, no to trzeba się wybrać na Instagram profetą. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro.